Witamy Was w Paragwaju ponownie. Dzisiaj mamy piękny dzień, słoneczny, środek zimy, ale super pogoda. Ponieważ mamy sporo też zapytań na temat roślin, które tutaj u nas rosną, chcieliśmy dzisiaj nawiązać do tematu aloesu, czyli praktycznie aloe vera, który u nas również rośnie. Dlatego zapraszamy na kolejny odcinek. Miejmy nadzieję, że się Wam będzie podobać i opowiemy trochę o właściwościach, jak te rośliny rosną i powiedzmy, jak je zastosować. Dobra, to lecimy. Dzięki. No, teraz jesteśmy w ogrodzie i widzimy właśnie, o, jak w naturze, że tak powiem, aloesy rosną. Tu jest praktycznie dobrze można zobaczyć rodzaj, powiedzmy sobie, plamisty w cudzysłowie, gdzie liście mają białe plamki i obok widzicie też rosną już, o, małe wychodzą zarówno tutaj, jak i tutaj, dlatego sądzę, że w najbliższych dniach trochę ja zaczniemy przesadzać, tak aby sadzić w inne miejsce, które ma trochę więcej słońca. Tutaj jeszcze trochę z innej perspektywy właśnie ten rodzaj aloe vera, aloesu, który praktycznie jest w miarę małą rośliną, także nie można powiedzieć, że rośnie do 2-3 metrów, to jest, widzicie, mała roślinka, która jednak wypuszcza nowe liście, pomimo że jesteśmy, tak jak wspomniałem, w środku zimy paragwajskiej, więc oczywiście również tutaj wegetacja, no, nie jest tak rozwinięta jak na wiosnę czy w lecie. No, tutaj wykorzystując jeszcze, pokażemy Wam trochę naszego ogrodu. Tak jak wspominałem, dzisiaj jest niedziela, środek zimy. Pogoda dopisuje. I zaraz dojedziemy, o, tutaj chciałem Wam pokazać, że praktycznie widzicie w środku zimy. Mamy mandarynki, tak. Wspaniała sprawa. No ale powracając do tematu, tutaj mamy jeszcze inny rodzaj aloe vera. Widzicie, że jest znacznie większy. Oraz jak widać, kolce ma również, ale nie ma plamek. No i tu widzicie, mamy teraz naszego pieguska. To jeżeli przekroimy naszym małym scyzorykiem, o, hop, widzicie, od razu da się zauważyć, jak ten żel tutaj wypływa. O, to chyba będzie elegancko widać. Widzicie? O, widać, jak kapie. Dlatego od razu najlepiej jest ukroić tutaj, że tak powiem, odkroić mu te kolce, hop, hop, i przeciąć tutaj od tej strony, o, ucinamy i zobaczycie teraz, o, widzicie, to jest czysty żel, którym od razu można, że tak powiem, smarować sobie ręce, paznokcie, oczy i inne części ciała naszego niepieguska, jak widzicie. O, widać, że powierzchnię ma gładką, nie ma plam ani z jednej, ani z drugiej strony. Kolce z tej strony są prawie takie same, trochę chyba mniej.
I teraz, jeżeli przekroimy, widzicie, naszym znowu małym scyzorykiem, hop, da się zauważyć, że podobnie jak i nasz wcześniejszy egzemplarz, od razu wypuszcza żel, który w tym przypadku w bezpośrednim porównaniu wydaje mi się nie tak kleisty, jak w przypadku naszego plamistego kolegi. Weźmy jeszcze, hop, przetnijmy tutaj go, czy wytnijmy tą skórkę, hop. O, otwieramy. Widać, że dalej jest bardziej mięsisty, ale w dotyku daje się zauważyć, że jest bardziej wodnisty. No i teraz na koniec jeszcze chcielibyśmy Wam pokazać próbę smakową. Ponieważ zawsze uważałem, że aloe swojego czasu, nie wiem skąd mi się kojarzyło, że jest lekko gorzkawy, chciałem to sam wypróbować. Dlatego zróbmy tą próbę i weźmy na razie naszego pieguska. O, widzicie, tu mamy pieguska. Przygotowany już odpowiednio kawałek. Obetnę skórkę i z drugiej strony skórka została, jak widzicie. Aż się ciągnie. W konsystencji jest podobny do winogron. Ale smak gorzkawy. Konsystencja tak, ale smak gorzkawy. Dobra, weźmiemy drugiego kolegę. Nie plamistego, jak widzicie. I teraz skórki już nie będę obcinał, tylko powiedzmy sobie, wezmę go, spróbuję w ten sposób. Miękki jest. Konsystencję ma bardziej wodnistą. Ale gorzki tak samo. I tym optymistycznym akcentem kończymy.